Przynęta o nazwie Mastner Rudder to typowy powierzchniowy stick bite o charakterystycznym, wydłużonym kształcie. Nazwę swoją zawdzięcza nazwisku wyśmienitego amerykańskiego łowcy maski i przewodnika wędkarskiego Alana Massa. Bezcenne uwagi Ala pozwoliły projektantom firmy Salmo stworzyć tę niezwykłą przynętę w rekordowo krótkim czasie. Mastner Rudder oferowany jest w wielkościach 13 i 19 cm o masie odpowiednio 36 i 80 g. Dostępne są cztery kolory tej przynęty. Do łowienia Mastner Rudderem, jak wszystkimi większymi przynętami, polecamy sprzęt castingowy dopasowany do masy przynęty. Wędzisko o długości od 210 do 240 cm o odpowiednim ciężarze rzutowym oraz multiplikator zaopatrzony w plecionkę zakończoną mocnym przyponem spowodują, że łowienie tą przynętą będzie lekkie, łatwe i przyjemne. Opływowy kształt przynęty i środek ciężkości przesunięty w jej tylną część powodują, że Mastner Rudderem rzuca się wyjątkowo daleko. Krótkie wędzisko castingowe pozwala na doskonałą kontrolę pracy przynęty. Podstawową techniką połowu na Mastner Ruddera jest tak zwane walk the dog, czyli w wolnym tłumaczeniu spacer psa. W technice tej cyklicznymi szarpnięciami szczytówki o różnej częstotliwości i sile zmuszamy przynętę do następujących po sobie ślizgów po powierzchni wody na zmianę w lewą i prawą stronę. Po rzucie rozpoczynamy pracę wędziskiem ze szczytówką uniesioną w górę. W miarę zbliżania się przynęty do wędkarza opuszczamy szczytówkę ku wodzie. Unikamy w ten sposób zbytniego wyskakiwania Mastner Ruddera nad powierzchnią. Przynęta powinna przemieszczać się w kilkucentymetrowej powierzchniowej warstwie wody. Częstotliwość i siłę pociągnięć uzależniamy od reakcji ryb. Najczęściej najskuteczniejsza jest praca spokojna i monotonna. Konieczna jest do tego rzecz jasna dobra koordynacja pracy zarówno wędziska, jak i kołowrotka. Czasami warto jednak urozmaicić tę pracę poprzez krótkie przerwy w zwijaniu linki lub przyspieszenia i mocniejsze szarpnięcia szczytówką. Imitujemy wówczas ofiarę, która dostrzegła drapieżnika i panicznie próbuje ratować się przed pożarciem. Tego rodzaju prosty trik sprowokował do brania niejednego już cwanego drapieżnika. Pięknie! Ale jak go ładnie sprowokował, nie? Tak. Nie. Typowe łowiska, w których Mastner Rudder pokazuje klasę, to rzadkie trzcinowiska i pola grążeli, między którymi widać oczka wolnej wody i korytarze, w których możemy zaprezentować naszą przynętę. Doskonałe są też głębsze miejsca, w których podwodna roślinność sięga do powierzchni, utrudniając łowienie innymi przynętami. Mastner Rudder sprawdził się również w połowie tajmieni i wielkich drapieżników morskich. Nie należy więc o nim zapominać podczas dalekich wędkarskich wypraw. W przypadku wszystkich przynęt powierzchniowych newralgicznym jest moment brania ryby. Często wędkarze wykonują zacięcie już na widok pierwszych oznak obecności drapieżnika koło przynęty. Tymczasem wszelkie wiry i rozbryzgi wody, mimo że to trudne, należy przeczekać nie zmieniając sposobu prezentacji przynęty, a zacięcie wykonać dopiero gdy poczujemy ciężar ryby na wędzisku. Nie trzeba zrażać się pierwszymi zepsutymi braniami. Zdarza się to nawet doświadczonym wędkarzom. Życzymy wszystkim niezapomnianych przygód z Mastner Rudderem.